Górnośląsko-Zagłębiowska Metropolia przygotowuje się do swoich 6 urodzin. Podobnie jak rok temu, nie odbędzie się jedna duża impreza, a ponad 100 mniejszych wydarzeń w 41 gminach. Metropolia już teraz zachęca do weekendowych mikrowypraw. Szlaki przecierała Fatima Orlińska. Po raz pierwszy z atrakcji przygotowanych przez gminy Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii będzie można korzystać przez 2 dni, 1 i 2 lipca. Po raz pierwszy też w organizację mikrowypraw zaangażowały się wszystkie miasta i gminy zrzeszone w metropolii. Łącznie to 133 wydarzenia, które mają pokazać, że metropolia to dobre miejsce nie tylko do mieszkania, ale i rekreacji. Możemy ją poznać z perspektywy kajaka, statku i karusa, trolejbusa, autobusu, oczywiście na rowerze i na piechotę, bo najwięcej w programie święta mamy mikrowycieczek do miejsc takich niezwykłych, nietuzinkowych, które świadczą o potencjale metropolii. Wiele z tych miast mijamy na co dzień, ale nie zawsze możemy tam wejść, albo nie zawsze zdajemy sobie sprawę z wyjątkowości tego miejsca, jego historii. Święto Metropolii ma też integrować lokalną społeczność. Dobrą okazją do tego będzie wydarzenie specjalne, które zainauguruje 6 urodziny Metropolii. W tym roku przygotowuje je Będzin. Punktualnie o 4:36 wspólnie z naszymi mieszkańcami spotkamy się na wzgórzu zamkowym w Będzinie, gdzie podziwiać będziemy wschód słońca. Towarzyszyć mu będzie śniadaniowy poczęstunek, a mieszkańcy, którzy zdecydują się z nami obejrzeć ten wschód, będą mogli zdobyć sobie pamiątkowe zdjęcie na jego tle. I co ciekawe, wywołanie tych zdjęć będzie natychmiastowe. Ponadto u podnóża zamku będą odbywać się pokazy z finalistą kulinarnego talent show, historyczne inscenizacje i konkursy z nagrodami. Nieco dalej, bo na plaży miejskiej ruszy spływ kajakowy Czarną Przemszą. Jeżeli ktoś jednak bardziej niż sport preferuje zabytki, na spacer śladami górniczej kultury zaprasza Knurów. W niedzielę 2 lipca odbędzie się tu rajza po familokach 3. kolonii robotniczej. Będzie wyjątkowe wydarzenie, ponieważ przy tym spacerze będziemy mogli posłuchać orkiestry dętej, też tutaj lokalnej, orkiestra dęta KWK Knurów. Osiedle 3. kolonia robotnicza w Knurowie uchodzi za jeden z najlepiej zachowanych zespołów budynków wzniesionych dla górników. Do zupełnie nowoczesnego miejsca mieszkańców metropolii zabierze z kolei Sosnowiec. Tam przedpremierowo na kilka miesięcy przed oficjalnym otwarciem będą mogli zwiedzić nowe egzotarium. Na wycieczkę po wnętrzach obiektu obowiązywały zapisy, a wejściówki rozeszły się w 11 minut. Zresztą nie tylko na to. Mieszkańcy nadal piszą prośby, aby się jeszcze dołączyć do wycieczki. Niestety muszą poczekać. Kajaki, tutaj ponad 100 miejsc i także rozeszły się w bardzo szybkim tempie. No i ostatnia wycieczka, czyli Pałac Dietla, piękne miejsce. Też mamy komplet, jakże widać mieszkańcy cały czas potrzebują tej lokalności, oglądania tych zabytków, które tak naprawdę mają gdzieś na co dzień, może koło nich często przechodzą, przejeżdżają, ale jednak nie mieli sposobności, aby zobaczyć, jak to wszystko wygląda w środku. Warto jednak zaglądać na stronę organizatora, ponieważ może okazać się, że ktoś zrezygnował z wybranej wcześniej wycieczki. Dla wszystkich uczestników Zarząd Transportu Metropolitalnego przygotował darmowy transport w dniach 1 i 2 lipca. Wystarczy wydrukować lub pobrać na telefon specjalny bilet ze strony kierunek gzm.pl i okazać go w komunikacji miejskiej. Udział we wszystkich wydarzeniach jest bezpłatny.